Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W ubiegły czwartek na polsko-białoruskiej granicy w okolicach miejscowości Czeremcha doszło do zuchwałego incydentu, w którym migrant ukradł radiotelefon żołnierzowi pełniącemu służbę. Jak przekazała w poniedziałek major Magdalena Kościńska, rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, sytuacja miała miejsce podczas rutynowych działań żołnierza z patrolu granicznego. Żołnierz w trakcie służby zauważył na stalowej zaporze specjalne oznaczenie – znacznik, który jest używany przez grupy organizujące nielegalne przekraczanie granicy. Takie oznaczenia mogą być namalowane, naklejone lub przywiązane do przęseł bariery i wskazują migrantom miejsca, przez które mogą próbować dostać się na terytorium Polski. Gdy żołnierz próbował usunąć znacznik, migrant niespodziewanie podbiegł do ogrodzenia, przełożył ręce przez szczeliny między przęsłami i wyrwał z kamizelki wojskowej przymocowany radiotelefon. Mimo prób odzyskania urządzenia przez żołnierza, migrant zdołał uciec z radiotelefonem, który należał do Straży Granicznej i był wykorzystywany do komunikacji między patrolami wojska i Straży Granicznej. Natychmiast po incydencie zgłoszenie zostało przekazane Straży Granicznej, a urządzenie zdalnie wyłączono. Dodatkowo Straż Graniczna zweryfikowała całe zdarzenie za pomocą zapisów z kamer bezpieczeństwa rozmieszczonych na granicy, co potwierdziło relację żołnierza. W tej sprawie nie zostało wszczęte żadne postępowanie, jednak zdarzenie to zostało dokładnie udokumentowane i analizowane przez odpowiednie służby. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika. Śledztwo dotyczy działań sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wywierał naciski na osoby decyzyjne w Komendzie Głównej Policji, aby uzyskać zgodę na użycie policyjnego śmigłowca Black Hawk podczas uroczystości obchodów 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz bitwy pod Sarnową Górą. Działanie to miało na celu szkodzenie interesowi publicznemu, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Szymon Banna. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyło zawiadomienie w tej sprawie w marcu. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie 10 maja, powiedział prokurator Szymon Banna. Dodał, że śledztwo będzie prowadzone pod kątem sprawdzenia, czy doszło do prób zmuszania funkcjonariuszy policji do wysłania śmigłowca na obchody. Artykuł 231 mówi, że funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Będziemy badać, czy faktycznie doszło do zmuszania funkcjonariuszy i wobec kogo miały być takie naciski wywierane, oraz kto ostatecznie podjął decyzję lub zlecił jej podjęcie innemu policjantowi. Z medialnych doniesień i wypowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że mogło dojść do wydania takiego polecenia, wyjaśniał Banna. Maciej Wąsik odniósł się do wszczęcia śledztwa na portalu X, zarzucając prokuraturze upolitycznienie sprawy. Jedno śledztwo w prokuraturze okręgowej w Płocku, drugie w Warszawie. Panie Adamie Bodnarze, nigdy jeszcze prokuratura nie była tak upolityczniona jak za pana rządów, ale nie boję się ani pana mocodawcy Donalda Tuska. Wcześniej czy później prawda zwycięży, a reżyserowie spektaklu Dorwać Kamińskiego i Wąsika poczują smak sprawiedliwości, napisał polityk PiS. W marcu ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w związku z incydentem z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk w Sarnowej Górze niedaleko Ciechanowa 20 sierpnia ubiegłego roku. Podczas pikniku lecący nisko Black Hawk zerwał przewód odgromowy linii energetycznej w pobliżu osób obserwujących przelot. Kierwiński poinformował, że w związku z incydentem złożone zostaną dwa zawiadomienia do prokuratury. Jedno z nich dotyczyło przekroczenia uprawnień przez byłego wiceszefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Rola pana Wąsika w tej sprawie jest jasna i oczywista. Chwilę przed imprezą, wbrew pierwotnej opinii Komendy Głównej Policji, nakłaniał komendanta głównego policji,
generała Jarosława Szymczyka, do użycia Black Hawk niezgodnie z jego przeznaczeniem, mówił w marcu Kierwiński. Drugie zawiadomienie dotyczyło inspektora Jarosława Siekierskiego, który nadzorował wyjaśnianie zdarzenia z udziałem policyjnego Black Hawk i wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy lotniczej podczas lotu w Sarnowej Górze prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku. Funkcjonariusze Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą handlującą narkotykami. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym. W trakcie przeszukania policjanci ujawnili narkotyki i plantacje marihuany. Policjanci CBŚP zarządu w Białymstoku prowadzili czynności w sprawie grupy przestępczej zajmującej się obrotem i handlem narkotykami na terenie Mazowsza. Śledztwo toczyło się od kilku lat, a pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w 2022 roku. Wówczas zatrzymano kilkanaście osób, które w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga usłyszały zarzuty związane m.in. z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handlem znacznymi ilościami narkotyków. Jednym z liderów tej grupy był Mariusz Z., pseudonim Małpa. W 2022 roku udało mu się uniknąć zatrzymania i od tego momentu zaczął się ukrywać, próbując uniknąć odpowiedzialności za popełnione czyny. Prokurator prowadzący sprawę w ubiegłym roku wystawił za nim list gończy, którego realizację powierzono funkcjonariuszom z tzw. grupy łowców cieni. Mariusz Z. był bardzo ostrożny, zmienił swój wygląd i zerwał kontakty z dawnymi znajomymi, jednak te środki ostrożności nie uchroniły go przed zatrzymaniem. Policjanci ustalili, że poszukiwany Małpa może pojawić się na terenie parkingu jednego z warszawskich osiedli. Gdy mieli już pewność co do jego tożsamości, przystąpili do dynamicznego zatrzymania. W trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez Mariusza Z., funkcjonariusze ujawnili około 100 gramów kokainy, 700 gramów heroiny, 720 gramów marihuany oraz 3 namioty, w których prowadzona była profesjonalna plantacja marihuany. Odkrycie to potwierdziło skalę działalności przestępczej, którą kierował Mariusz Z. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga zarzuty związane m.in. z kierowaniem oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadaniem środków odurzających, wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości substancji odurzających, uprawą marihuany oraz nielegalnym posiadaniem broni. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione czyny Mariuszowi Z. grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. W piątek, 10 maja, wybuchł pożar w ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym w Kielcach. Policjanci przy wsparciu strażaków wynosili przerażonych i bezradnych seniorów z zadymionego budynku przez balkon. Najpierw zapaliła się altanka, a po chwili ogień trawił także ośrodek, w którym znajdowało się ponad 40 osób. Wkrótce pojawiły się załogi ratownicze, a wraz z nimi patrole Kieleckiego Oddziału Prewencji. Policjanci szybko ruszyli z pomocą. Z uwagi na brak możliwości przejścia klatką schodową, wspięli się po balkonach. Wśród zaangażowanych w początkową fazę ewakuacji był policjant Komendy Miejskiej po służbie, który później sam trafił do szpitala z powodu podtrucia dymem. Okazało się, że na wyższych kondygnacjach budynku znajdują się pensjonariusze potrzebujący pomocy. Funkcjonariusze wspięli się po ogrodzeniu, a następnie po panelach instalacji fotowoltaicznej dotarli na balkon pierwszego piętra. Na kolejne kondygnacje weszli, używając drabin. Policjanci ruszyli na pomoc pensjonariuszom, z których wielu miało problemy z samodzielnym poruszaniem się, a droga ewakuacji była tylko przez okna i drzwi balkonowe. Policjanci wyprowadzali i wynosili na rękach pensjonariuszy na balkony, gdzie przejmowali ich strażacy i sprowadzali bezradnych seniorów w bezpieczne miejsce. Sorry. Może pan dać? Kto tu jest? Kto tutaj u góry jest? Ktoś?
Wychodzimy na zewnątrz. Proszę panią, palić. Ale ja nie chodzę. Ja panią będę trzymał. Jak? To mnie pan opuści. Musimy. O Jezu, nie! Spokojnie. O Jezu. Mam ją. O Jezu, o Jezu. Spokojnie. Nie bój się. Dobra. Ja nie wstanę. Wstanie pan. No. Trzymam. Też ma. Poczekajcie, poczekajcie. Zamknij może jeszcze iść. Spokojnie. Tu jest zabezpieczony. Dobra. 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 Spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Da pani radę, już jesteśmy na zewnątrz. To przejmij, a dobra. Dobra, mam. Krzesło? Wydaj tą krzesło tu. Hop, uwaga. Hop. Tak. Dobra, damy radę. Pan na jedną nogę. Spokojnie, mama. Hop, do góry. Masz go. Mam nogi, czekaj. Nogę. Hop. Kryminalni z Komendy Rejonowej Policji zatrzymali we wtorek mężczyznę, który podawał się za policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji, próbując wyłudzić 36 tysięcy złotych. Szeroko zakrojone działania i obserwacja doprowadziły policjantów pod jeden z bloków w Ursusie. Z informacji, które pozyskali, wynikało, że właśnie tam miało dojść do wyłudzenia znacznej sumy pieniędzy. Kryminalni, po rozpoznaniu terenu, ustawili się w dogodnych miejscach i cierpliwie obserwowali rozwój wydarzeń. Nie musieli długo czekać. Chwilę po godzinie 16 na trawnik spadła foliowa siatka, do której podbiegł młody mężczyzna. Chwycił paczkę i natychmiast zaczął uciekać. Policjanci natychmiast przystąpili do pościgu. Mężczyzna nie miał szans na ucieczkę. Gdy zorientował się, w jakiej jest sytuacji, odrzucił paczkę. Niemal natychmiast został obezwładniony. Kryminalni przewieźli 18-latka na komendę, gdzie po wykonaniu niezbędnych czynności usłyszał zarzut związany z oszustwem. Dzięki pracy operacyjnej i zebranemu materiałowi dowodowemu sąd przychylił się do wniosku prokuratury rejonowej Warszawa-Ochota i orzekł wobec podejrzanego areszt na okres 3 miesięcy. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie poinformowała o wynikach sekcji zwłok dwóch dziewczynek, których ciała znaleziono w pogorzelisku w Woli Szczucińskiej. Ze względu na stopień zwęglenia ciał nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci, powiadomił Mieczysław Sienicki. Planowane są dalsze badania. Śledztwo dotyczące śmierci dwóch dziewczynek w wieku 3 i 5 lat nadal trwa. Zwęglone ciała dzieci odkryto w pogorzelisku na terenie jednej z posesji w Woli Szczucińskiej w Małopolsce. W związku z tą sprawą zatrzymano 40-letnią matkę ofiar. We wtorek, 14 maja, przeprowadzono sekcję zwłok dzieci. Jak poinformował Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Tarnowie, trudności w ustaleniu przyczyny śmierci wynikają z wysokiego stopnia zwęglenia ciał. Zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne i dopiero na podstawie pełnych wyników uda się określić przyczynę śmierci, przekazał Mieczysław Sienicki, cytowany przez Gazetę Wyborczą. Dodał, że dalsze badania przeprowadzą specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, co może potrwać kilka tygodni. 40-letnia matka dzieci została 13 maja przewieziona do aresztu śledczego przy ulicy Montelupich w Krakowie. Kobieta ma zostać poddana badaniom przez biegłych psychiatrów, którzy określą, czy jest poczytalna. Do śmierci dzieci doszło późnym wieczorem 9 maja. 40-latka miała zabić dziewczynki, a następnie wrzucić ich ciała do ogniska, które rozpaliła niedaleko domu. Policję zawiadomiła matka kobiety, która następnego dnia otrzymała wiadomość, w której 40-latka poinformowała ją, że zgubiła córki. Zaniepokojona babcia dzieci natychmiast powiadomiła odpowiednie służby. Obecnie trwa dokładne badanie przyczyn tragedii oraz analiza dowodów, które mogą pomóc w pełnym wyjaśnieniu tej sprawy. Na 3 miesiące tymczasowo do aresztu trafił mieszkaniec powiatu bydgoskiego, zatrzymany przez policjantów z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
39-latek uprawiał 62 krzaki konopi indyjskich oraz posiadał znaczną ilość różnego rodzaju narkotyków, których wartość czarnorynkowa wynosi ponad 500 000 złotych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wszystko zaczęło się od ustaleń bydgoskich policjantów, z których wynikało, że 39-letni mieszkaniec powiatu posiada znaczną ilość środków odurzających i prowadzi uprawę konopi indyjskich. W piątek, 10 maja, mundurowi postanowili to sprawdzić. Podejrzewanego mężczyznę zastali w samochodzie dostawczym zaparkowanym przy ulicy Hołoniewskiego w Bydgoszczy. Następnie, po przedstawieniu powodu działań, pojechali wraz z nim do jednej z podbydgoskich miejscowości, gdzie przeprowadzili przeszukanie zajmowanych przez niego pomieszczeń. To, co ukazało się ich oczom w dwóch pokojach domu, zobrazowało skalę przestępczego procederu. Policjanci zabezpieczyli tam 62 rośliny konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz przedmioty i instalacje służące do prowadzenia uprawy, między innymi wentylatory, lampy, czujniki temperatury. To jednak był dopiero początek. W domu funkcjonariusze ujawnili również 30 różnych worków foliowych z zabronionymi substancjami, w tym 15 worków z suszem roślinnym, amfetaminę w formie białej pasty o wadze ponad 700 gramów oraz ponad 4 kg kryształu. Łącznie bydgoscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zabezpieczyli ponad 9,5 kg środków zabronionych ustawą, co potwierdziły wstępne badania laboratoryjne. Ich czarnorynkowa wartość wynosi ponad 500 000 złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Sąd rejonowy w Bydgoszczy, na wniosek prokuratury, tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Katalog przestępstw, za które 39-latek odpowie, z pewnością się rozszerzy o przestępstwo związane z uprawą konopi indyjskich. Nastąpi to po uzyskaniu szczegółowej opinii z policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Efektem współpracy jednostki południowo-praskiej Kobra i Centralnego Biura Śledczego Policji było zatrzymanie w ostatnim czasie 3 osób. W ich garażu odkryto 4 samochody, które zostały wcześniej skradzione na terenie Czech, Holandii i Niemiec. Szacunkowa wartość tych pojazdów wynosi około 500 000 złotych. W budynku znaleziono również amunicję. Działania zostały przeprowadzone w warsztacie samochodowym w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie funkcjonariusze Kobry mieli informacje o potencjalnym przechowywaniu kradzionych samochodów. Po szczegółowym przygotowaniu i ustaleniu wszystkich szczegółów, policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚP wkroczyli na teren warsztatu. Na miejscu zastali 3 obywateli Ukrainy. Początkowo zarówno kobieta, jak i dwaj mężczyźni udawali zaskoczonych i twierdzili, że nie wiedzą, o co może chodzić policjantom. Sytuacja wyjaśniła się, gdy funkcjonariusze otworzyli garaże na terenie posesji. Odnaleźli tam 2 Toyoty RAV4 skradzione w Czechach oraz 2 Mazdy, które zostały skradzione w Holandii i Niemczech. Łączna szacunkowa wartość odzyskanych samochodów to około 500 000 złotych. Przekazała podinspektor Joanna Węgrzyniak. W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli również 9 sztuk amunicji, która została przekazana do badań biegłemu. Ponadto odnaleźli fragmenty karoserii innych skradzionych Toyot oraz podrobione dokumenty, w tym dowód osobisty i prawo jazdy. W rezultacie zatrzymano 40-letnią kobietę oraz 2 mężczyzn w wieku 44 i 29 lat. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową zgromadzili obszerny materiał dowodowy, współpracując z prokuraturą rejonową w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, które następnie zostały rozszerzone przez prokuraturę rejonową w Nowym Dworze Mazowieckim. 40-letnia Ukrainka odpowie za 4 paserstwa aut. 44-letni obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty. 2 kradzieży z włamaniem samochodów i 2 paserstwa, a 29-latek za 4 paserstwa oraz podrobienie dowodu osobistego i prawa jazdy. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych, co zostało przyjęte przez sąd. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.